Lecimy, kochani. Co się stało? Chcecie pracować dla mnie? Jaka praca? Gangsterska. No to słucham, zamienię się słuch. Bo jestem aż ciekawy. Słuchajcie, ja już mam swoje lata. Nie będę, że tak powiem, z tematem latał po ulicach. Chcę po prostu mieć swój gang. Swój własny gang. I być szefem tego gangu. I będziemy napierdalać policję. I inne gangi. Zgadza się. Ciekawe. Zgadza się. Dobra, to może podwieziemy i będziesz nam mówił w trakcie. Dawaj. Dobra, siedem, dobra. Ja tutaj se... O. Dobra. O, no i to jest właśnie to. Gdzie poczepa? Pokaż na telefonie. Sytuacja wygląda następująco. Szukam po prostu grupy zaufanych ludzi, którzy będą dla mnie pracować. Nie chodzi mi o zbieranie kasy, ale chodzi mi o prestiż na mieście, rozumiecie? Mam swoją grupę uderzeniową tak, rozumiem. I napierdalamy. Widzę, że wy panowie też macie już jakąś taką grupkę, na pewno coś tam sobie już działacie, a ja po prostu poprowadziłbym was swoim po prostu długoletnim doświadczeniem w biznesie. Jaki masz plan? Przejąć miasto. Ulubiony pacjent, witam. Cześć. Cześć. Co tam się dzieje? No właśnie, dzisiaj kurwa nic mnie nie boli, dzisiaj nic mi się nie dzieje, ale dlatego i tak przyszedłem. Tak? No przyszedłem i tak, no bo może coś się stanie, tak? Se pomyślałem. No. Ale dzisiaj akurat jest dobrze, no. Oj, pierdolę, przepraszam za język. No pan się uspokoi, no. A co temu panu jest? Zdenerwował się. Czym? Na maksa się zdenerwowałem. Tak, w życiu nie byłem zdenerwowany. W głowie mi się kręci. Wychodzę z tym sztukiem. Już mnie kłóci, przepraszam. Cześć, cześć. O kurwa. Boże, w tym wieku pan takie rzeczy robi? Bardzo dobrze. Wow. Mięty jestem cały. I teraz tak, i teraz motyl. I teraz... O. I teraz żabka. I to jest to. Tak. Do widzenia panu, do widzenia pani. Dzień dobry. Do pana, tak? Możliwe, możliwe. Ja jeszcze nie wsiadam. Ile będzie kosztował kurs do sądu? $20? 20, no. Poczekaj, sprawdzę. W drogę, panie robocie. Jedziemy. O. Jakim robocie? Jak tam w robocie, pytam. A, jak tam w robocie? Tak. No nie, w porządku. Aha. W porządku. Dużo kursów? Ale to dobrze, przynajmniej spokój jest. Jasne. Tu stop, tu stop, tu stop, tu stop, tu stop, kurwa! Ajajaj, tutaj, się naliczyło 15,5. Nie, dobra tam, przecież ten... Dobra, no, dobra, ten... dobra, no, dobra. 15 do pana. 15, tak. To się rozliczymy tu. Pójdę do pana, bo ja tak muszę spojrzeć w oczy. O, to, no, właśnie, może być. To tak. Dziękuję bardzo, do widzenia. Proszę bardzo. Do widzenia. Halo, halo. O, cigareto. Poproszę, dzień dobry. Dobry, dobry. Można? Tak, śmiało. A przyjdzie pan? Przygotowuję jedzonko, także za chwilę podejdzie do pana. Dobra. Więc co bym zjadł? Wody bym się napił. O, siemanko panowie, cześć. Jak tam na mieście leci? A dobrze, przyjdźmy na jakiś tutaj, wiesz, sushi czy innego tutaj. A polecam udon. Jakiegoś hot doga. Polecam udon, dobry jest. Hot doga, w sensie, że z psów. Proszę bardzo, woda. O, dziękuję. Dzień dobry. Proszę bardzo, nie ma problemu. Dzięki. Nawet się nie targowałem z chłopem, bo potrzebuję tego wytrychu, a jest w dobrej formie. I teraz czas ukraść pojazd. Landstalker XL 6.2 EPF. Odpalaj szybko. O kurwa. Oj, pan mi strzelił! Co jest? Kurwa. Słyszy mnie pan? Słyszę, halo, co jest? Czy pana proszę zjechać w bezpieczne miejsce i się zatrzymać. W bezpieczne miejsce, tak? Dobrze? Tak, dokładnie. Panie kierowco, proszę zgasić silnik, trzymać ręce na kierownicy i nie... Nie słyszę was! Muzyka gra głośno w radiu! Proszę zgasić silnik, nie wychodzić z pojazdu i trzymać ręce na kierownicy. Ja nie wychodzę!
Co, proszę zgasić silnik w pojeździe, wykonywać nasze polecenia. Co? Silnik w pojeździe. Jeszcze raz. A mogę wysiąść do was, bo ja nie słyszę was nic. Nie może pan wyjść. Co? Mogę? Oj, co pan robi? To zniszczy mi pan auto! Silnik w pojeździe. Toż to złodzieje chyba. O kurwa. O kurwa. I po ptokach. Ale to jest kurwa kolumbryna. Ciężko będzie tym uciec. Dobra. Dobra, poczekamy teraz aż zapomną i bierzemy kurwa. Bierzemy furkę. Wesołe jest życie, staruszka. Wesołe, jaka piosenka jest ta. O grani. Cześć. Dobry. Co tam? A co u pana? Dobrze. A u pana? Patrz. Fajny rower. O, chcesz? Tak. No. Jesteś mechanikiem? Nie, nie jest. Nie jesteś. Oddaj rower. Pina, czekaj. Mam nie ufam ci. Nie ufam ci, za telefon chwytasz. Nie ufam ci. Nie ufam ci. To jest jakiś konfident. Teraz dobrze tutaj zrobić. Czekaj, to Posejdona, dać mi wiesz co. Cześć, dziadek, jest soku na służbie? No, soku nie ma, Ja go już przewiozę. Nie ma to. Okej, okay, ale gdzie? Dobra. Przedstawię. Dobra, to ja ci go już zostawiam. Oczywiście, zawsze musić być tam. Podejrzany by było, gdybym nie zagadał. Wiesz, doktor, można? Ale opowie mi pan, czy nie? Słucham pana, nie widzi pan, że jestem zajęty w tym momencie? No ale to odpowiedzieć można. Może pan musi się poczekać w kolejce. A może pan być kurwa milszy? Bo tu ludzie przychodzą? A? Pan widzi, mamy pełne ręce roboty. No jak wam... Wszyscy lekarze są w tym momencie zajęci. Ale widzi pan, nie odpowiedział mi pan na moje pytanie. No. Myślę, że odpowiedziałem i to bardzo dosadnie. Dzięki, że się pojawił, naprawdę dzięki. Do widzenia. Dzień jak wiecie, co ty robisz? Idziemy. Panie komisarzu, ja się wiem, bo mi się miał łóżko, kurwa. Chodź pana środkowe, będzie lepszy mnie na ciebie. Ale ja masz... Ja mam się jakieś ujeniogu. Ale masz gryź zajebiszczy. Słuchaj mnie, chłopie. To jest porządny obywatel, co to nic nie przeskrobuje. Widać starsza osoba. A ty co, łobuzie? Wierzcie no, stąd. Wierzcie, to bo ci nogi z dupy powyrywam. Idziemy dalej. No ja, kurwa, nie czuję nogów, jak mam iść? Ja pijdzioję. Chłopie, nie interesuje mnie to. Zbiera się stąd i jazda. Czy zaraz sobie tarmoszę? Pomóżcie mi! Pomóżcie, ratunku! Co ty pierdolisz, jakie ratunku? Policjant cię broni, tak? Jeszcze w dobrych rękach. Kurwa, masz! Tutaj panu mogę przyjść pomóc? Tak. Mogła mi pani poprawić pościel troszeczkę, bo trochę piję. O, dziękuję, kochaniuczka. Jak ci na imię? Nicole. Dziękuję bardzo za imię. Chowaj się, dziadek, z tym Japońcem. Wyprzedziłbym cię na prostej, kurwa. I na krętej również. Dobra sportowa maszyna, tylko i wyłącznie. Dziadek, jak ty tym odkurzaczem, to jedyne, co możesz pozamiatać, to kurz za mną, nie? Tak, na pewno. No. Może i dobrze to twoje wygląda, ale prędkości i mocy to nie ma zagrożeń. No ale zobacz, ale brzmi lepiej. Oj, wygląda, tam brzmi. Wszystko. Słuchaj, jakbym chciał brzmienia, to bym sobie puścił dźwięk silnika na słuchawkach. To trzeba mocy, aha. To trzeba mocy pierdolnięcia. No ile ma to twoje kuni, co? Oj, byś się zdziwił, to jest 700. 700 mówisz? Tak. No nie powiedziałbym, no ale dobra dziadek, twój świat, ja się tam nie wpierdalam. No i dobrze, ja w twój też. No i elegancką, powodzonka. Powodzenia. Dobra, biorę to. Super. Dobra, zaczynamy. Sześć. Perfekcja. O kurwa, ale to jest... Ja chcę taką furę. Tylko kurwa. Szarki.
tylko kurwa nie ma hamulców. A ja jadę pod prąd. Fuck. O kurwa. Spokojnie. Pojazd oddany, $256. Niedaleko powinien być jakiś opuszczony pojazd. Może ci się przyda. Dzięki, szefuncio. Jest. Ale to jest dobra furka. TS265. Ej, to nie jest ten. Jest kropka, czyli to ta fura. No to pięknie. Ale rejestracja się nie zgadzała. $285 zarobionych. Niedaleko powinien być pojazd, który ci się może przydać. I tam już widzę taki pojazd. Cześć, Soku. Siema. Ciao ciebie. Jak twoja sprawa sądowa? No właśnie, właśnie nie wiem jeszcze, wiesz, ale poleciłem, poszedłem do tego adwokata, którego mi poleciłeś i chyba powinno być dobrze. No a ty... Ja się do ciebie... No. A ty działałeś coś w mojej sprawie już? Sprawie? Działałeś? Kurwa, przerywa. No, wiem, że przerywa. Zawsze przerywa, jak ja coś od ciebie chcę. Zawsze. A co chcesz? Co chcesz? No chcę, żebyś poszedł do bankomatu. A po co? Bo widzimy się w sądzie inaczej. A co ty pierdolisz, kurwa? A co pierdolę ty? Co myślisz, że co? A tak funkcjonariusza, mam świadków. Zastanów się. Będę za godzinę po egzaminie. Co ty, kurwa? A ja dla ciebie szajkę złodziei fur rozpracowuję. A, dobrze, to ci mogę obniżyć $100. $100? 150. Coś przerywa. Dobrze, słuchaj, Soku, orzeł. No, co? Za godzinę, bo tracę pole. Ja też tracę pole, proszę, kurwa, i cierpliwość. No tak? Będziesz mi groził przez telefon? Groził? To ty tak odbierasz groźby? No jeżeli ty do mnie mówisz, że co? Co tam powiedziałeś, bo zapomniałem? No to kurwa se przypomnij. Na razie. Dobrze, na razie, to potem. Cześć, szpaku. Dobra, teraz kable. Jak w 98. Nic się kurwa ta technologia nie zmieniła. Cześć. Przepraszam, co ty robisz tu? Kradniesz samochody? Witam, kurwa. O kurwa. Się. O kurwa. Tam stajemy ładnie, kurwa, pod drzwiami. Już. Dobra, już. Co wy chcecie, kurwa? Co wy chcecie, dawaj, kurwa, od dziada starego? Co wy chcecie, kurwa? Nie mam zegarka. Kurwa, wyskokuj. Kurwa. Coś znajduję, no. Co wy chcecie, kurwa, od starego człowieka? Masz. Witam. No witam, słuchaj, ten twój bekon będzie miał teraz rozprawę prawdopodobnie, więc muszę tam się udać jako prokurator. Jak chcesz, a czasz moją patrzeć. Sprawą? Czasz moją sprawą? No chłopie, no to no już nie ze mną, tylko z adwokatem i musimy ustalić datę. A, wciąż posiłek. Chcesz to możesz podejść i go wspomóc na sercu, jak to twój taki dobry funfel jest. No dobrze, ale słuchaj, czy ja mogę być jego adwokatem? Nie masz licencji, ale możesz pomagać jakoś tam. No nie mam licencji, ale no prawo w naszym państwie mówi jasno. Możesz adwokatowi dopowiadać. Mogę dopowiadać? To jakbyś adwokatowi. tak załatwił, że ja też mogę, to może bym ci powiedział o pewnej grupie zorganizowanej przestępczej, o której nigdy kurwa pewnie żeś nie słyszał, a wiem z kim trzymają układy na mieście, bo byłem świadkiem w tym momencie rozmowy. Najpierw tego bekona ogarnę. Ty. No dobra, ale to załatw, żebym tam mógł dopowiadać. To czekaj, dobrze. A ja ci powiem parę fajnych informacji, dobra? Dobrze. Dzień dobry. Witam pan do mnie? Sędzia główny. Tak, zależy z kim mam przyjemność. Sędzia główny? Tak. Ja w sprawie rekrutacji do marszali. Zapraszam. Z panem. Zapraszam. Ajajaj, na górę pójdziemy. Na górę? Dobra. Przepraszam, mogę przerwać? Tak. Numer potrzebuję. Potrzebuję pan numer z tym samochodem. To za momencik, dobra? Za momencik. Ale szybko, momencik, no. Biec, proszę. To taki no, brak kultury, no. No to chyba przełożymy tę rozmowę na inny czas, co? Kolegę mi biją. Robią? Kolegę mi biją, kurwa, muszę biec do niego. No to się na policję dzwoni. No właśnie, kurwa, zadzwoniłem, ale muszę tam być, uratuję go jeszcze. Do pana szybko. Pan szybko. Dobra, możemy wrócić do ważniejszych rzeczy. No dobrze. No, wie pan, no jest, kurczę, no nie da się. Dobra. Dzień dobry. Tak by pan chciał, co? Zapytanie tak. Tak by pan chciał iść. Jestem. Dobra, załatwmy tak jeszcze chciał, formalności, no. Proszę pana. Kwota rekrutacyjna $200 uiszczona? Nie miałem kiedy. A można to ten kartą? Czy musimy mieć gotówkę? Można w gotówce teraz.
Kurczę, a kartą można? Bo nie mam przy sobie. No niestety, to tylko gotówka. To może pan do banku się przebiec, ja poczekam. Dobra, to ja się przebiegnę, ale dobra. To tak, to może dokończymy pierwszą rozmowę, co? Nie, no, wie pan co, no tutaj by kolega przerwał, że tak powiem, wybił mnie z rytmu. Ja przypomniał mi się, że też coś muszę zrobić. To po prostu spotkajmy się za 5 minut, jak będzie przyjdzie z kasą, co? Dwie stówy. Dobra. A ja muszę tutaj porozmawiać jeszcze z Jasonem, bo widziałem, że przyszedł. Dobra. Słuchaj, zadzwonię później, już przyszedł pan z rekrutacji. No, słuchaj. Tak. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, rozmawiam, przepraszam, przez telefon. Mów nie dalej, pan mów dalej. Telefon, ale prowadza pan wąt ludzi, no, jeszcze na terenie sądu, no, wie pan co? No, momencik, bo chyba jakiś problem jest. Momencik. Witam serdecznie. Charlie Espresso, aktor. Witam serdecznie, dzień dobry. Cześć. Co tam? Witaj, jestem znowu. Co tam? Ej, dobra, nie, nic nie było. Nie, wie pan, co to nie jest sędzia, chodźmy. Aha. To dobrze, że nie zdążyłem zapłacić, kurwa, za rekrutację. Proszę pana, trzeba być czujnym! Aż tak? Trzeba być czujnym, proszę pana, trzeba być czujnym. Dobrze. Ja spojrzałem w twarz, mówię, no wygląda jak człowiek z honorem. No, a co, a nie jest taki od razu? Że co, że... Ja nie wiem. No chciałem w chuja pana przyciąć na dwie stówy, no nie będę się... No właśnie, nie będę... tak mi się wydawało. No właśnie, pan ale się dał. Kultury, prawie, proszę, kultury, prawie. No. Pan zobaczy, co tam wisi, no kultury troszkę, no flaga, piękny, no. Emblemat, wszystko. No ma pan rację, nie powinniśmy przeklinać. Słuchajcie, tutaj niedługo jest rozprawa, ja mam być adwokatem posiłkowym mojego znajomego. Czy wiecie coś o tym? Ja mogę tylko potwierdzić, że będzie rozprawa, a pan jeszcze niech poczeka na krzesełku, bo drugi dyrektor za chwilę powinien się zjawić. Dzień dobry panu. Dobry. Pan sędzia? Zgadza się, w jakiej sprawie? Bardzo mi miło, Charlie Espresso, proszę pana. Dzisiaj jest rozprawa mojego dobrego znajomego i prosił mnie, żebym wystąpił tutaj w roli adwokata posiłkowego. Poczytałem troszeczkę w amerykańskim prawie i okazuje się, że jest taka możliwość. Oczywiście będzie adwokat wykwalifikowany, ale jako adwokat posiłkowy. Adwokat posiłkowy, tak? Zgadza się. Chciałem tutaj załatwić... prawna obywatelu? Oficer jest poinformowany już. Świetnie. Cieszę się niezmiernie. Podstawa prawna. Prawo to podstawa, ma pan rację. Słucham, jaka jest podstawa prawna ku temu? Że każdy obywatel może mieć obrońcę. Proszę pana, nie dopuszczam pana jako adwokata posiłkowego. Nie przewiduję takiej instytucji. A pan nie przewiduje jako sąd, tak? Proszę mi podać podstawę prawną. Jeżeli będzie miał pan rację, wówczas sąd wyda odpowiednie postanowienie w tej kwestii. 15 paragraf trzeci. Ale to nie z polskiego. Kodeks. Słucham? To pan mnie się pyta? Pan jest sędzią. O, kurwa. Środkowy, masz tutaj, kurwa, podstawę, kurwa, prawną. Patrz, tutaj jest. I tutaj jest jeszcze jedna. A tutaj, kurwa, jeszcze jedna podstawa, patrz. Dziadek! Oż ty, cześć. Wezwana na sprawę? To jest... Tak. I co, jak ale, tam? Ale właśnie nie. Informacja tej rozprawy tak z trzeciej ręki, no. Z trzeciej ręki dostałaś informację? O. I jak sytuacja? Gadałam z grubym. No? No i mówię, dobrze, wycofam te oskarżenia. Tylko niech przeprosi. No, przeprosił? Zachował jak mężczyzn. W sądzie niech przeprosi, tak? No bo taka sytuacja to nie może tak przejść, że ja powiem o, dobra, wycofuję, no i koniec, nie? Muszę przeprosić przecież, tak? I co? Przeprosił? No ma przeprosić mnie w sądzie, to wtedy wycofam to skoro. A, w ten sposób. A jak nie przeprosi? No to klops. No to klopsik. I to całkiem spory. Dobrze. I odsiadka. Dobry, o której się zaczyna? Wie pan co, właśnie transportujemy więźnia, więc jeszcze chwilę. Dobra. Halo? Dzień dobry, panie Schulz. Pan broni grubego? Mówi pan o Baconie, tak? Mówię o Baconie, tak. No, tak, a o co chodzi? Wie pan co, ja byłem świadkiem tego całego zdarzenia. Tak się składa w szpitalu. W szpitalu? Tak. Okej. Okay. Tak. Mówi pan o tej napaści, tak? Mówię o, tak, o tej sytuacji też z tą kobietą. Jaką kobietą?
No bo sprawa dotyczy również, prawda, tej kobiety, przed której pana klient, że tak powiem, grzebał w gaciach, tak? Pierwsze o tym słyszę, więc niech mi pan opowie, o co tutaj chodzi. Bo z tego, co mi pan Bacon powiedział, to doszło na nim do nadużycia siły ze stron władz. A, w ten sposób. No to proszę pana, no ale skąd się to musiało wziąć, tak? No to ja mogę panu opowiedzieć wszystko, no jak to się wydarzyło. Że nie wykonywał poleceń, że nie chciał opuścić szpitala, no ale wie pan, to nie... Nie. To ja wszystko widziałem, proszę pana. Ja byłem przy tych rozmowach nawet. Może mnie pan wpisać jako świadka, ja wszystko opowiem. Dobra. Tak, no bo skąd się to wzięło, proszę pana? Skąd się to wzięło? No oni go... Oni chcieli go wyprosić, dlatego że podglądał dziewczynę, która leżała. Ta dziewczyna też tu jest. Więc musi pan przygotować również obronę na tę sposobność. Mhm. Ale co mam pan na myśli, mówiąc, że też tu jest? Gdzie pan się teraz znajduje? Wszędzie. W sądzie? Okay. Tak. Dobra. Tak. Bo od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że on za koczarkę zajrzał, jak ta dziewczyna leżała. No i lekarz mu zwrócił uwagę, no i on się dotykał pokroczu. No i poszedł za okno, przez okno za szpitalem i też się dotykał pokroczu. No i policjant kazał mu iść, on powiedział, że jest w miejscu publicznym i się dotykał pokroczu. No i policjant go zdzielił pałą. Proszę pana, proszę wnieść to. Ja mogę panu pomóc w obronie. Chyba, że pan nie chce, to sam się obroni, ale ja znam tę sprawę bardzo dobrze i znam też wiele, że tak powiem, kulisz, o których może nie konkretnie chciałbym powiedzieć, ale ta sprawa jest naprawdę do wygrania. Wierzę w pana, jeżeli chce pan mojej pomocy, jestem w sądzie. Mhm. Znaczy, no ja i tak się kieruję tutaj do budynku sądu, więc i tak zaraz porozmawiamy. Dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia. Panie Bacon, pan idzie już... Dobry. O, jest. Na stole? Właśnie o, Bacon. Dobry. Bacon, krótka piłka, no. Proszę pytanie, rozjebałeś się na mnie, kurwa, o psach? Jak się rozjebałem? Nigdy zakuwam się cię, Bacon. Nie zakuwaj. A to daj mi się przywitać z nim chociaż. Kurwa, czekaj, bo on jest oskarżony o morderstwo, ty. A co oskarżony o morderstwo? Takie żarty. Takie żarty to dawno nie słyszałem. Ja bym mógł kogoś zabić? Słuchaj, gadałem z Szulcem, już tu jedzie. Mamy, kurwa, obronę wypracowaną. Nic się ci nie stanie. Bardzo tylko dobrze. Muszę wiedzieć tylko, czy się żeś rozjebał, czy nie. Rozjebałem to się na ławce tam, wiesz. W celi. Tak. Całą noc. Orzeł. No? Powiem ci, jak było. Bacon. No? Się obsrał, tak ci powiem. Nie obsrałem się, przecież miałem czyste gacie, jak wstałem. No tak, wczoraj się obsrało. Obsrałeś się na policji. Dizzy, dziękuję, kopia, dziękuję Mergal, dziękuję za subskrypcję. Oskarżyłeś mojego... Kolejny raz was wyśmiałem i zdominowałem. Oskarżyłeś mojego Funfla o to, że z tobą robił interesy nielegalne. Bo robił. O kurwa. Dobrze, zapraszamy na salę. Oś ty. Panie szanowny. Ty. Idziemy. Gdzie jest ten policjant Wood? Wood będzie ci dojeżdżany. Na rozprawie. O, dzień dobry, panie Szulc. Dzień dobry, pan Szulc? Szulc. Zgadza się. Witam, panie Szulc. No, to zapraszam. Klient już jest, że tak powiem, schowany. Jest już na sali. Proszę dobra, pana, Ja trochę z zaskoczenia zostałem wzięty, bo nie wiedziałem, że to dzisiaj w ogóle. Właśnie. Ja rozmawiałem z sędzią i powiedziałem, że ma mój klient, znaczy pana klient, wykwalifikowanego adwokata, ale ja chciałem po prostu jako posiłkowy, bo znam tę sprawę od podszewki. Znam początek, koniec i środek tej akcji. Znam wszystko. Wiem o każdym malutkim szczególe, bo sobie zapisałem, bo bym nie zapamiętał. Super. No to niech mi pan tak opowie najważniejsze wydarzenia. W skrócie? Co tam się wydarzyło? No se walił konia, kurwa, do tej laski w dżinsach tam. No, przez spodnie. Kurwa mać. Przez spodnie i ona może wycofać zeznania, tylko ja wiem, w jaki sposób można podejść. Pan musisz przekonać sędziego, że jestem nieodzowny, jeżeli chodzi o obronę. Jak ja będę w obronie, to jej argumenty możemy wrzucić, proszę pana, do kosza. A sytuacja z pobiciem jest nadużyciem praw. Pan może zostać... Aż powiem panu tak. Nie może pan go reprezentować, aczkolwiek mogę panu wpisać na listę świadków obrony. I możemy tak zrobić i możemy zrobić również jedną rzecz, szanowny panie. Może mnie pan w tym momencie chwilowo zatrudnić na umowę o dzieło, że jestem pana asystentem. To możemy zrobić. I w ten sposób wygramy. Tak, może pan. I wygramy, kurwa, w tę sprawę. Proszę pana, wygramy tę sprawę. Co pan wniesie do tej sprawy, skoro mam pana chwilowo zatrudnić? Wszelkie informacje, szanowny panie, wszelkie informacje, między innymi to, że ta babeczka wniosła oskarżenie na Grubego, poszła do psychologa, ma opinię psychologa również, słyszałem, bo stałem za ścianą. Chciała to zrobić tylko i wyłącznie dlatego, żeby
żeby zyskać odszkodowanie. Ale jak tylko powiedziała, że powiedzieliśmy, że zapłacimy jej 500, to powiedziała, że wycofuje. Mało tego, rozmowa z policjantem się już odbyła z wycofaniem zarzutów. I prokurator, bo też jest policjantem, Sokół, jest kurwa, no, poinformowany o tym, że ona odpuściła. I okay, ona tutaj i to zezna? I ona powinna to zeznać. I ten gość też powinien to zeznać. Muszę z nią tylko porozmawiać. Jak obieca mi pan, że mnie pan wpisze, to ja z nią pogadam i ona wycofa zarzut. Ja to załatwię, pomarańczy czyszczę. Po prostu przedprocesowa ugoda, tak? To ma pan na myśli? Nie, bo proces jest o odszkodowanie z racji tego, że mój klient odbył wyrok za jedno i za drugie, czyli za atak na funkcjonariusza oraz za molestowanie seksualne. Mhm. Tak. No, to są dwa osobne przypadki, no, ale dobra. To są dwa osobne przypadki. I jeżeli mamy jeden przypadek, bo ta kobieta też jest wezwana na rozprawę, jeżeli mamy jeden przypadek kobiety i ona się wycofa, to znaczy, że mój klient odsiedział wyrok niesłusznie. I jeszcze wybrniemy z tego, że ten atak na funkcjonariusza nie był atakiem, bo funkcjonariusz nadużył swojej siły. Bo zaatakował mojego klienta w miejscu publicznym, przed szpitalem. Mhm. No tak, no tak. Jeśli faktycznie ona wycofa tutaj swoje roszczenia, to de facto będzie to równoznaczne z tym. Rozumiem, do czego pan dąży. Tak. Chce pan wykazać schemat i go użyć. Tak jest. Dobra, kupuję to. Pięknie. Muszę porozmawiać jeszcze tylko z sędzią. Sędzia, rozmawiałem z nim, jest strasznie kurwa spięty. Jak się panu uda kij z dupy mu wytrącić, to damy radę. Pytał się mnie jakieś podstawy prawne, bo ja powiedziałem, że chcę być posiłkowym. Ale to pan nie wnosi o posiłkowego, tylko po prostu asystent pana. Asystent, kurwa. Podaję kartki, kurwa. Ja na karteczkach będę panu wszystko pisał. No i wygramy też sprawę. Ja nawet nie chodzi mi o pieniądze. Chodzi mi o po prostu sprawiedliwość. To jest mój kolega, gruby. Jasne. Dobra. No dobra. To idę porozmawiać z sędzią i zaraz Ale jak mi pan coś zapłaci, to będzie dobrze. Zobaczymy, co się uda ugrać. No spokojnie. O pieniądze niech się pan nie martwi. No, bardziej chodzi mi tutaj o... Jak najlepszy rezultat. O, dobra. Właśnie. Budujemy razem pana dobre imię. Ja studiowałem prawo wieczorowo. Dwa i do dna. Nie, mam dla ciebie te chipsy, chcesz? No. Chipsy ci przyniosłem. O, poczekaj, bo piwo piję. A, to są te chipsy. Dzień dobry, panie Bacon. A pan to kto? No jak to kto? Pan adwokat. A, adwokat. Tak, no. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie te chipsy są? Piwo jakieś przyniósł pan? Nie no. To jak pan chce mnie bronić, co? Słuchaj, da radę, pan Schulz da radę. Powiedz mi tylko, co ty mu mówiłeś temu siwemu? Tam, co stoi? No nic, co miałem mówić? Nic mu nie powiedziałeś. No w sumie mnie nie zawinął nigdzie, to chyba nic mu nie powiedziałeś. Dobra. Ale co mu miałem powiedzieć? Przyniósł rację busem jakimś. No i to mi się podoba, słuchaj. Wyciągniemy cię z tego z panem Schulzem. Mamy już obronę przygotowaną. Tak? Tak, jakie są argumenty? Ja też mogę zeznawać. A jakie są argumenty? Nasze? No. Nasze? Bardzo tak. Mocne. No to najważniejsze, ale jakie? Dokładnie. Skuteczne. Musimy mu powiedzieć, żeby wiedział, co to ma zeznawać. A, i jedna ważna rzecz. Tak? Najważniejsza, kurwa, z całej, kurwa, sprawy. Przyjdzie tu ta dupa. Ta dzisiaj ma takie dżinsy, że to o Jezu. Broń się Boże, kurwa, nie dotykaj. To jest jedna rzecz. Przecież nie dotykałem, patrzyłem się tylko. Ale siebie. Druga sprawa, jak ona przyjdzie, to powiedz, że nie chciałeś, po prostu nie chciałeś zrobić nic złego. I wtedy... Nie, no, poprawiłem spodnie. I wtedy ona powiedziała, że jeżeli przeprosi się, to ona wycofa wszystkie zarzuty. Tylko to wystarczy. Jedno słowo. I się nie dotykaj. I będzie sprawa wygrana. I wtedy, jeżeli ona powie, że to wycofuje zarzuty, że jej się wydawało, to mamy kolejny mocny argument do tego, żeby kurwa ten policjant, wiesz, żeby go kurwa spławić, że nadużył siły, że tak naprawdę jej się coś wydawało, a on użył pały, uderzył człowieka pod szpitalem, nie, kurwa. Nie, pod sądem. Pod szpitalem właśnie, że zaatakował mi bezpodstawnie. No i super. Mamy to nagranie, panie Schulz? Przygotował pan? No wie pan, nagrania za bardzo nie możemy użyć w sądzie, niestety. No jak nie? Ze szpitala przecież tam jest kamera. Przed wejściem. Wiem, aczkolwiek no... Taka jest polityka. Polityka jest taka? To jak mamy teraz dowodzić do tego? Wiadomo, że będą bronić swojego.
No, dlatego przyszedłem tutaj, żeby przygotować pana pod kątem zeznań. Dobra. Bo padną różne pytania i musi pan wiedzieć, co ma pan robić. Po pierwsze, ma pan, tak jak tutaj pan obok mnie, pan espresso, jeśli dobrze pamiętam, przeprosić tę kobietę. To jest klucz. Za co? Że mogła się poczuć, no, nieswojo, molestowana. Ale przepraszam, nie to za przyznawanie się do winy. Nie, nie, właśnie to, nie. To nie jest to samo. Bo jak pan przeprosi, że mogła się poczuć, to pokaże pan, że nie tylko jest pan empatycznym facetem, ale również pokaże pan to, że nie robił pan tego świadomie. Przepraszać. Tak. Przepraszać mam. W sądzie. Przepraszać, tak. Ale czego nie to zrobiłem? Mogę przeprosić, ale skłamię. Czyli mam skłamać. Poczekaj, jeszcze mam jednego asa z rękawa. Patrz na to. Czekaj. Dam na głośnik. Halo? Witam serdecznie, Felipe Montes, Better Call Montes. To ja, Charlie. Spierdalaj, kurwa, dziadu. Dobra, może nie mam asa, ale spokojnie. Będzie dobrze. Nie ma pan kłamać, tylko ma pan po prostu przeprosić i zaznaczyć, że jeśli poczuła się w ten sposób, to nie miał pan tego na myśli. No dobra, no to tak powiem. Po prostu tak powiem. Dobra. Myślę, że mamy przygotowane jakieś argumenty wstępne. Oczywiście. Myślę, że po prostu ich rozjebiemy w tym sądzie. Rozjebiemy ich. Ale jeszcze jest chyba najgłębszy zarzut, taki najgorszy, to że próbowałem niby zabić policjanta. No tak. I to już ale jest nie trudniejszy temat. Nie zrobiłem tego. Postaram się ich zmiękczyć pytaniami, ale... A to na celi? Pan mniej więcej... Nie. To chodzi o to zepchnięcie, tak? Tak. No, ale nie miało miejsca to zepchnięcie. No i czego się jej przyznaje? No muszą panu to udowodnić. No właśnie, a nie mają dowodu. No jedyny dowód, to te, z tego co pamiętam, to te odciski, tak? Że znajdował się pan w pojeździe. Ale... No dobra, to nie możesz się znajdować w pojeździe? No właśnie, o to mi, do tego dążę, że to, że znajdował się pan w pojeździe, nie oznacza, że próbował pan tutaj spychać funkcjonariusza z klifu. Właśnie, ktoś mógł inny prowadzić przede mną jeszcze ten pojazd. Takich samochodów też jest dużo. Dokładnie. Zobaczymy, co mają w ewidencji dowodowej. A co robiłeś? Postaram się coś tu... Że tak powiem... Po zepchnięciu? No. Nie zepchnąłem. To potem jak go nie zepchnąłeś, co zrobiłeś? Pojechałem do restauracji. Do restauracji? A nie, do sądu. Do sądu, tutaj? Pod ten budynek? Tak. No to jest właśnie mój największy taki powód, no... dla którego chcieli mnie zamknąć. No to... Chciałem wtedy zgłosić tego Uda. A, no to słuchaj, no to pożyczył ci kurwa samochód jakiś gość, który kurwa dał ci ten samochód i dał ci pojechać. Spotkaliście się kurwa w centrum miasta i tyle. Tak, powiedział, był taki roztrzęsiony. Powiedział, że właśnie zepchnął psiarza z klifu. Kazał mi jechać do sądu. No, siadłem i pojechałem. No, grubymi nic myślę, te? Ale siądzie chyba. Chyba, że... Dowiemy się o jakimś miejscu bez kamer i tam po prostu ci dał ten samochód, na przykład w jakimś parkingu. Ale nie kamer, jak ze szpitala nie można kamer użyć. Tak jak to. No właśnie. No to chuj, dał ci i tyle. No jeżeli my nie możemy użyć kamer, to oni też nie powinni. Czy ta kobieta jest gdzieś tutaj w budynku sądu, żebym mógł z nią porozmawiać? Była przed. Mogę ją wskazać adwokatowi. To zaraz wracamy. Ej, tylko nie spierdol tego, dobra? No, tak jak mówię, jedyny zarzut, który no. Moim zdaniem to, zostanie, to operowanie. I następnym razem proszę mnie nie szarpać, bo źle dobra. To się skończy. Dobra. Nie szarpałem, tylko złapałem. Powinna być gdzieś ta dupa. Dobra. Czyli on po prostu chciał sobie zwalić z tego, co zrozumiałem. Pokażę panu adwokatowi. O, tak robił mniej więcej. Co chwilę. Najpierw stając blisko łóżka, następnie został wyproszony przez lekarzy i wyszedł ze szpitala. I przez okno tak robił. O, tak, cały czas. Okay. Cały czas. Przyjechała policja, była rozmowa, mieli się wszyscy rozproszyć i rozejść. Ja poszedłem wtedy do psychologa, do lekarza, ale było dobrze, w porządku było. No i tam policja...
No on dobrze mu wytłumaczył, no dobrze, dobrze wytłumaczył, bo no on stał w miejscu publicznym, no nie ma czegoś takiego, że się nie można kurwa po jajciach podrapać. Kazali mu opuścić szpital, to opuścił szpital, tak? Stał sobie przed szpitalem normalnie i se, no tam poprawił sobie, bo miał ciasne majtki, tak? No i czemu go spałowali przed właśnie, szpitalem? Właśnie, o to chodzi. Moim zdaniem przekroczenie to już jest uprawnień. Bo nie robił nic złego. Halo? Z kim przyjemność? O, dziadek, co? O, przyjdź do sądu, przyjedź, pilny. No właśnie jadę. Dobrze, będziesz? Jadę. Wejdź na rozprawę. Będę. W charakterze świadka. Będę, jadę. Dobra. Jadę. Proszę pana, przypomniał mi się numer, jedzie. Witam serdecznie. Sądownictwo najwyższe, adwokatów, prokuratorów, obie zwaśnione strony. Witam. Wyciągnę cię stąd. Musimy to wygrać. Nie ma innej opcji. A co mi dasz, jak wygramy? Co ci dam? Mogę ci dać dupę. Żartuję. Mogę ci dać na przykład trochę kasy. Bo będziemy tutaj walczyli o odszkodowanie dla mnie. Dobra. 25% tego, co dostaniesz. Nie będę chciał dużo. 25%? Tego, co dostaniesz. 20%. Kurwa, chciałem 50 powiedzieć. 25 to jest uczciwie. Dobrze. 25? 25. A z jakiej racji, Astela? To jest mało. To ja musiałem 1,5 roku w pierdlu siedzieć i dupę wystawiać. Słuchaj, no jak wystawiałeś dupę, no przecież to nie moja wina. Dobra, 20%, okej? Okay? 20%, ale zabierzesz mnie też na jakieś dziwki i jedna będzie miała duże cyczki, o takie o. Dobra. Dobra. Teraz pojedziemy. Dobra. Ze względu na to, że nie jest pan aplikantem, nieważne, że nawet gdyby był pan moim pracownikiem w kancelarii, to niestety nie może pan być moim asystentem. Co za spięty, kurwa, sędzia. No niestety, tego nie przeskoczę. Dobra, to ja się siądę tu z tyłu. No, tak, może pan... Ale jako świadka pan mnie możesz wpisać. Jak najbardziej. No to pan mnie wpisze jako świadka. Świadkiem bądź. Tak. Dobrze. I zwał jak zwał. Masz przecież tam kulczyk, weź mi rozkrój. Kurwa, pieprzony sędzia, kurwa, się uczepił. Aplikantem jest? Nie jest. A, sędzia, dobra. Sędzia pewnie wie, że na innej postaci bym, kurwa, najlepszym adwokatem. No tak, że no spokojnie, tutaj porozmawiam. Sędzia pewnie wie, kurwa. To ta kobieta. Weź mi rozkrój, bo nagle mi się spodnie zczęśnie niż jakieś zrobiłe. Kochaniuczka. Wycofaj się. On cię przeprosi. Dobrze, więc tak, no jakby nie było, to ja jestem osobą pokrzywdzoną, to mnie próbował napastować ten gruby pan, który tam się znajduje na rozprawie, ale koniec końców może mailę to odebrałam. Obiecał, że przeprosi, że żałuje, że nie chciał tego zrobić. Jestem w stanie wycofać oskarżenia i rozejść to w zapomnienie. No. Nie chcę jakichś niesnasek, tak? No, mogę mu to wybaczyć, ale... Jesteś kochana, kocham cię. Doceniamy naprawdę pani tutaj odwagę i jednak... Tak, dużo mnie to kosztowało. Dobranoc. Dzień dobry. Charlie Espresso we własnej osobie, tak jest. Dobrze, panie Espresso, poproszę dokument tożsamości, zważywszy, że wystąpi pan w charakterze świadka. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję panie Espresso. Dziękuję bardzo. Panie Schulz, czy jesteśmy gotowi? Panie Schulz, to do pana. Tak, wysoki sędzie. Dobra, zaczynamy. W porządku. W takim razie proszę zająć miejsce. Otwieram rozprawę przed sądem stanowym. Stawił się oskarżyciel publiczny, prokurator Bob Donat oraz oskarżony pan Bacon.